Witam serdecznie. Znajdujemy się na krakowskim przedmieściu w Warszawie przed siedzibą Wspólnoty Polskiej, tak zwanego Domu Polonii. Tutaj w dniu 2 sierpnia 2015 roku po raz czwarty organizujemy wystawę w ramach Stowarzyszenia Budowy Pomnika Ofiar Obozu Koncentracyjnego KL Warszał. Mamy przed sobą 10 plansz, które ustawiliśmy na specjalnych stojakach, pożyczyliśmy tu ze Wspólnoty Polskiej i staramy się odkłamać historię, znaczy przypomnieć, że w tym naszym kochanym mieście, Warszawie, istniał obóz koncentracyjny. I na to są dokumenty, dowody, relacje świadków. Odziedziczyliśmy, można powiedzieć, w spadku po pani sędzi Marii Trzcińskiej dokumentację, którą stopniowo opracowujemy i dzięki temu mamy jakiś pogląd na prawdziwą historię II wojny światowej, na przede wszystkim eliminację polskiej elity narodowej. Warszawa to było miasto, gdzie mieściła się ta elita narodowa. Stoimy przed planszą pierwszą, gdzie jest mowa o planie Pabsta. Że plan likwidacji stolicy Polski powstał jeszcze przed napaścią Niemiec na Polskę. Z tego co wiem, to taki plan już powstał w głowach, chorych umysłach finansjerii światowej i to mieszczącej się w Ameryce. To ci, którzy finansowali Adolfa Hitlera, to ci bankierzy już myśleli o tym, żeby zlikwidować stolicę państwa, które stało na drodze do stworzenia wielkiego ich państwa, Judeopolonii i tak dalej. I realizowali to łapami hitlerowców, bandziorów, którzy poszli, można powiedzieć, w tę ideologię nazistowską, hitlerowską. Wykorzystali cechy germańskie i to trzeba powiedzieć, że ci ludzie, Germanie, Niemcy, mają to do siebie, że niestety są podobni, tak jak oceniamy niektóre ludy, czy też no, nacje, w których określamy, że ktoś jest łagodnej natury, a ktoś jest agresywnej natury. To tak porównujemy polskiego, na przykład podhalańczyka, psa podhalańczyka z owczarkiem niemieckim, czy bulterierem. To mniej więcej takie porównanie Niemca do Polaka, do Słowianina, typowego Słowianina. Ten żyje z grabieży mordu, a ten z pracy rąk, zwłaszcza z rolnictwa. Co tu dużo mówić? Na terenie miasta Warszawy, na rozkaz Himmlera, tego Żyda, który wraz z Hitlerem był jednym z głównych architektów tej zbrodni, machiny wojennej, zbrodniczej machiny wojennej, zorganizowali kilka podobozów. Zapraszam dalej. Tu jest bardzo dobra mapka taka. Został w październiku 1942 roku już ten obóz, można powiedzieć, otwarty, a w sierpniu, dokładnie 5 sierpnia 1944 roku definitywnie zlikwidowany. Dlatego robimy tę wystawę, staramy się w okolicach 5 sierpnia robić, gdyż w tym dniu batalion Zośka rozbił ostatni obóz, ostatni, można powiedzieć, ostatnie miejsce tego obozu, czyli obozu na Gęsiej, gdzie wyzwolił ten oddział Zośka około 450 Żydów, którzy byli przeznaczeni do likwidacji obozu, do sprzątnięcia, zatarcia śladów, bo wcześniej Polaków wywieziono, między innymi do Treblinki. Co najmniej kilkanaście tysięcy Polaków wywieziono. Obóz ten KL Warszał w Warszawie był przeznaczony przede wszystkim dla Polaków. I tutaj próbuje nam się kłamać, że skoro wyzwolono Żydów, uratowano Żydów na ulicy Gęsiej, to znaczy, że to był obóz dla Żydów. Nieprawda. Żydzi zostali wykończeni, wywiezieni do
Oświęcimia po likwidacji getta. Natomiast tutaj do końca, aż do powstania, mordowano Polaków. Wyłapywano ich w łapankach, trzymano między innymi na Pawiaku, bo Pawiak był jednym z takich ośrodków do likwidacji. Szucha było w to włączone. Bardzo proszę, tutaj mamy ten plan. Jest lasek na kole. Prawdopodobnie to był pierwszy obóz, podobóz całego kompleksu koncentracyjnego Warszawy. Wiemy, że tam rozstrzeliwano naszych rodaków. Następnie mamy lagry na terenie Warszawy Zachodniej, PKP Warszawa Zachodnia, łącznie z komorami gazowymi, które mieściły się w przejściu tym podziemnym, przejeździe kolejowym, w poprzek torów. Nie każdy chce wierzyć, ale no są pewne dowody, że zachowały się instalacje gazowe, banie gazotwórcze i tym podobne rzeczy. Zachęcam do lektury książki o obozie, która jest dziełem zbiorowym. Ja wiem, że się ma ukazać jeszcze jedna praca autorstwa historyków z Muzeum Powstania Warszawskiego. No to zobaczymy, bo trzeba porównywać i opierać się na materiałach dowodowych, nie na swoich jakichś projekcjach. Teren Pawiaka, ulicy Gęsiej, teren ulicy, w okolicach ulicy Bonifraterskiej, to są właśnie te obozy. I odkrywamy pomału, chociaż jest dużo śladów zatartych, ale możemy, docierając do dokumentów między innymi. Tylko jak Państwo wiecie, jest to polityczna sprawa. Ani pan Kaczyński, ani pani Gronkiewicz-Waltz nie chcieli dać pieniędzy na wybudowanie pomnika, chociaż jest nawet ustawa sejmowa na ten temat, żeby uczcić ofiary obozu. Z racji tej, że jesteśmy w sojuszu z Niemcami, z IV Rzeszą, czyli z Unią Europejską. I nie wolno mówić o sprzymierzeńcach, sojusznikach jako zbrodniarzach. A byli to zbrodniarze i domagamy się zadośćuczynienia również, a przede wszystkim dotarcia do prawdy. Niektórzy mówią, że to są wyolbrzymione jakieś liczby co do ofiar, bo pani Trzcińska obliczyła, że 400-450 osób dziennie, Polaków ginęło dziennie w ramach tego kompleksu. Są różni świadkowie, różne tam, powiedzmy, różne narzędzie badawcze, ale jest to możliwe. Ponieważ ciężarówki, które jeździły na teren ruin getta, gdzie były spalarnie tych zwłok, mieściły mniej więcej tyle osób, mogły mieścić. Warszawiacy i wywiad Armii Krajowej donosił, że te ciężarówki krążą i z których cieknie krew na przykład. No, są takie możliwości. Zabrakło nam w 1945 roku setek tysięcy rodaków. W Powstaniu Warszawskim, jak wiemy, w czasie tego zbrodniczego powstania zginęło około 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Ale to jeszcze jest nic. Jeszcze więcej zginęło. Ja wiem, że wielu wyjechało, nie znajdując tutaj możliwości racji bytu, bo były ruiny miasta, właśnie zastali ruiny miasta. Moja rodzina dwa dni po wyzwoleniu tak zwanym wróciła do Warszawy i na pół wypalonej kamienicy mieszkaliśmy. Natomiast inni szukali miejsca we Wrocławiu, w Łodzi, w miastach, w Szczecinie. Szukali miejsca, żeby gdzieś jakoś egzystować. Ale mimo wszystko brakowało nam warszawiaków. Gdzie oni się podzieli? Czy na wschodzie, w łagrach, czy na zachodzie, czy w Niemczech? I doszliśmy niestety do tragicznego wniosku, że byli mordowani tu na miejscu. Nie wszyscy byli wywożeni do obozów dalej. Niemcy sobie, to są bardzo skrupulatni i kalkulujący ludzie, którzy nawet obliczyli, ile jeden więzień kosztuje, transport jego do Oświęcimia, ile kosztuje utylizacja zwłok i tak dalej. Makabryczna machina zbrodni, ale to do tego są zdolni. Germanie razem z tymi koczownikami, którzy siedzą im od pokoleń na karkach i którzy ich uczą tej cywilizacji śmierci. Otóż
mamy do czynienia jeszcze z większą zbrodnią, niż nam się wydawało. Bo wiedzieliśmy, znaliśmy bilans strat naszych rodaków tych w wyniku walk w 1939 roku. Później, no wiadomo, powstanie w getcie właściwie to nie było powstanie, a akt rozpaczliwej obrony, gdzie były takie grupy, które miały broń, bo Polacy dostarczali im broń, żeby się bronili. Chwycili za tą broń, ale to było już przy likwidacji getta, to nie było powstanie. I powstanie warszawskie, gdzie wyginął kwiat młodzieży. I nie tylko, elita narodowa. Genialni ludzie. Tych genów do tej pory brakuje. I robi się różne szopki właściwie z tragedii narodowej, zbrodni narodowej. Robi się igrzyska, właściwie karnawał. Bardzo mi się nie podobają te obchody, jeśli chodzi o powstanie warszawskie, o kolejną rocznicę. Kolejne rocznice. Jest coraz gorsze wykonanie tych uroczystości. Jak można z pogrzebu, z tragedii narodowej robić święto? To jest totalny nietakt. To nie jest nasza kultura, nasza cywilizacja. Ale wracając do tych ofiar, no to doliczyliśmy się kilkuset tysięcy, plus ci Żydzi, którzy byli wymordowani tutaj z getta. Ale to i tak za mało. Jeszcze brakowało naszych rodaków. No i najpewniej reszta była wymordowana w obozie KL Warszał, koncentracją Lager Warszał, w tych różnych podobozach. I co się dzieje? Po wojnie, między innymi na terenie Dworca Zachodniego, te obiekty poobozowe zajmuje NKWD, żydowskie NKWD, i nadal morduje. Wyłapuje żołnierzy Armii Krajowej, a także i swoich żołnierzy. Co między innymi się mieściło na Dworcu Zachodnim, jak się dowiadujemy? Mieściła się komórka NKWD, która żołnierzy radzieckich z Armii Czerwonej i także i Polaków, wszystkich tych, którzy służyli w tych formacjach, którzy wracali z Zachodu, spod Berlina, rewidowali i zabierali im te wszystkie kosztowności, te ciasy, jak to przysłowiowo już o tym mówimy, złote obrączki, to wszystkie te łupy wojenne im zabierali. Właśnie tam, na Dworcu Zachodnim między innymi. Natomiast sami kradli na potęgę wagonami NKWD żydowskie, bo oni mieli monopol. A nie wolno było, żeby prosty żołnierz wziął jakąś pamiątkę z wojny. Jak to tak? No i to wszystko pod szyldem deratyzacji, tam jakiejś higieny osobistej, że trzeba mundury wyprać. Także wypierali ich z tych wszystkich kosztowności. Ale jednocześnie więzili i swoich, można to znaczy swoich, no, żołnierzy Armii Czerwonej, liniowych, którzy wracali i może niektórzy nie wrócili do domu, jak za dużo coś tam przy nim znaleziono. Natomiast Polaków cały czas się mordowało. Także i po wojnie. Przechodzimy dalej. Powierzchnia obozu to około 120 hektarów. Jakby nie było. To więcej niż bodajże w Oświęcimiu. Ściana śmierci na przykład. Na kole znajdowało się kilka miejsc straceń nazywanych przez więźniów miejscami kaźni. W Forcie Bema za murem wniesiono tak zwaną ścianę śmierci. Tutaj podobno na tych, jeśli ta kamera dobrze pokaże, były takie klamry żelazne, na których wieszano więźniów. Różne były tam szubienice. Potrafiono podobno według świadków trzech na jednym sznurze wieszać, na jednym haku. Masowa zbrodnia, totalna. Przechodzimy dalej. Mamy zdjęcie lotnicze wykonane albo przez Wojsko Polskie, lata 45-47, bo jeszcze korzystamy ze zdjęć lotniczych Luftwaffe, ale to jest już Ludowe Wojsko Polskie, Wojskowy Ośrodek Geodezji. Fort Bema, okolice, między innymi tutaj różne baraki są pokazane. Kwestia dotarcia do świadków, do dokumentów. Ta
tak jak tutaj na planszy jest napisane, najpierw to był obóz jeniecki dla żołnierzy, a później już ludność cywilna była eksterminowana. Zapraszamy dalej. Nie no, to... Jeśli nie, to nie ma problemu. Czytam we własnym zakresie, nie? Tutaj widać na zdjęciu lotniczym wykonywanym samolotu Luftwaffe z 1937-1940 roku jest pokazany, są pokazane te ulice główne, między innymi na Woli. Tutaj widać charakterystyczne takie banie gazotwórcze, znaczy to są, to były magazyny gazu, gazownia Wolska, to charakterystyczne budynki, to po tym można rozpoznać te tereny Dworca Zachodniego, okolice Dworca Zachodniego, gdzie mogły funkcjonować te obozy. Według pani Marii Trzcińskiej były tam przynajmniej dwa podobozy, w pobliżu ulicy Armatniej bodajże, i jeszcze w okolicach Bema, Szczonowskiej, Bema, Armatniej. Między innymi tam było około 20 baraków. Znamy skład, czyli tych, którzy byli w obsłudze tego obozu, tych SS-manów. I się okazuje, że wśród nich było bardzo dużo Chorwatów, Ukraińców, czyli Hazarów. Przejdziemy dalej, bo mamy jeszcze po tamtej stronie. Możemy. To jest książka wielu autorów, ale pan profesor Bojarski postanowił zebrać tych różnych autorów, tych, którzy opracowali konkretne działy. Historyków i nie tylko historyków, świadków, dokumenty pani Marii Trzcińskiej. Można sięgnąć do tego, także już mamy jakieś materiały, którymi możemy się kierować i prezentować, posługiwać. Tutaj na odwrocie tej książki jest tablica pamiątkowa w hołdzie 200 tysięcy Polaków zamordowanych przez niemieckich okupantów w obozie zagłady KL Warszawa w latach 42-45. I jest to taka płaskorzeźba, która przedstawia czaszki ludzkie, a w głębi jest pokazany tunel, wlot do tunelu. Na górze jest Chrystus, tak zwany frasobliwy. To nasz kolega Bartłomiej Kurzeja wyrzeźbił i odlał tę płaskorzeźbę i ona się znajduje na frontonie kościoła świętego Stanisława biskupa męczennika na ulicy Bema. Mamy materiały, ulotki, które... Pozoli w tym łoby. Tak. Mamy też pozoli w łoby. Mamy ulotki przygotowane na tę okoliczność, żeby warszawiakom, którzy tu przychodzą, żeby oni mogli też troszkę mieć jaśniejszy obraz sytuacji, żeby nie było mowy tylko o Święcimiu, o martyrologii żydowskiej, ale trzeba mówić o naszych ofiarach, zabiegać o to, że Polaków więcej zginęło niż Żydów, Słowian więcej zginęło niż Żydów, o tym trzeba mówić. Każdy powinien dbać o swoje. Nie każdy chce wierzyć, że były komory gazowe w tunelu. Ale tu jest przykład tych bań gazotwórczych. Są metalowe drzwiczki, które były uszczelniane specjalnie. W środku była misa taka gazotwórcza, gdzie się ten gaz tworzył, gdzie był wsypywany. Konstrukcje, tu jeszcze właśnie w tej części, patrzymy od strony Ochoty. Znajduje się teraz przejazd, między innymi ścieżka rowerowa, ale to tu znajdowały się mniej więcej 100 metrów od wejścia komory gazowe, zamykane, uszczelniane i tutaj wyładowano ludzi i goniono do tych komór. Także jest możliwość, że 200, od 200 do 400 Polaków dziennie tutaj ginęło. Są relacje świadków, którzy tamtędy przejeżdżali, obserwowali, dostawali polecenie między innymi z wywiadu Armii Krajowej, z Narodowych Sił Zbrojnych.
Mamy sporo materiałów, ale ktoś celowo blokuje inicjatywę powstania pomnika. Nawet muzeum powinno powstać. Tak jak jest Muzeum Historii Żydów Polski, dlaczego nie może powstać Muzeum Martyrologii Warszawiaków? Dlaczego nasze ofiary, nasza krew nie jest tak ważna jak ofiara, jak krew żydowska? Dlaczego my się nie możemy upominać o odszkodowania za nasze rodziny? A oni potrafią. Ale my to robimy, tu społecznie. Przynajmniej, tak jak mówię, czwarty raz już tę wystawę otwieramy. Proszę, jest dowód. Krematoria na terenie, na terenach obozowych w byłym getcie. Już getto zostało zlikwidowane, a palono zwłoki Polaków wymordowanych na terenie Warszawy. I o tym nie można zapomnieć, bo dlatego, że jesteśmy w Unii Europejskiej albo w NATO razem z potomkami tych SS-manów, tak? To mamy zapomnieć już o tych ofiarach, o tej krwi, która tutaj się, można było, wsiąkła w tę ziemię. Nie wolno. I mamy się upominać, tak jak upomina się między innymi ta organizacja Stronnictwo Pracy, Zarząd Główny, o odszkodowania wojenne. Stąd ci koledzy nasi ze Stronnictwa Pracy im pozwoliliśmy, żeby powiesili ten baner, wspierają nas, przynieśli swoje ulotki, wystosowali do pani premier Kopacz między innymi pismo, w której domagają się, żeby Niemcy wypłacili nam odszkodowania wojenne, ponieważ nikt o tym nie mówi i podobno w 1953 roku ktoś w naszym imieniu się wypowiedział, zrzekł się, w imieniu narodu polskiego się zrzekł. To Berman, Mintz, Cyrankiewicz, trzech Żydów, którzy rządzili Polską? Nie wolno nam zapomnieć tego. Francuzi w zeszłym roku otrzymali ostatnie pieniądze od Niemców za pierwszą wojnę światową. To my nie możemy za te ofiary otrzymać tych bilionów, bo co najmniej 7 bilionów złotych są nam winni Niemcy za same szkody wojenne z II wojny światowej. Oczywiście życia ludzkiego nie da się wycenić, chociaż Żydzi potrafią. Za każdego Żyda kazali sobie płacić Niemcom i Izrael pobudowali. I nadal od nich ciężkie pieniądze ściągają. Ale dlaczego my Polacy nie możemy odszkodowań wyegzekwować, skoro nam się próbuje odbierać ziemie zachodnie choćby nawet, nasz przemysł. I mówi się, że Polacy są biedni, bo głupi, bo jesteśmy zacofani ekonomicznie i tak dalej. Przepraszam, mamy olbrzymi majątek i moglibyśmy mieć olbrzymi majątek, tylko ktoś nam nie pozwolił. Przez pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, po wojnie, jak byliśmy eksploatowani. A dzisiaj co jest? Dzisiaj jeszcze bardziej. Stajemy się niewolnikami. Stajemy się niewolnikami. Także popieramy takie inicjatywy dążące do wyegzekwowania pieniędzy, odszkodowań za te wszystkie zbrodnie, które dokonano na narodzie polskim. Nieważne, czy to są Niemcy, Żydzi, Amerykanie, Anglicy, sojusznicy, którzy nam w 1939 roku nie pomogli, a później nas zdradzali. Ich mocodawcy, czyli bankierzy, którzy finansowali Adolfa Hitlera, całą tą machinę wojenną i zarobili na wojnie, od nich powinniśmy wyciągać pieniądze. Proszę, tutaj jest zdjęcie z dnia 5 sierpnia 1944 roku. Powstańcy warszawcy z Baonu, Zośka, Armii Krajowej wyzwalają obóz KL Warszaw na Gęsiej. To są prawdziwe zdjęcia. I wtedy chłopaki z batalionu, z Baonu, Zośka użyli zdobycznego czołgu. Rozwalili celnie wieżyczkę strażniczą, rozwalili bramę, wjechali i uratowali tych Żydów, którzy tam byli do porządkowania tego obozu. Tutaj mamy... Nie, tutaj nie. Natomiast tutaj na końcu jest pani Maria Sędzia Trzcińska, która zmarła w 2011 roku. Znaleźliśmy ją, można powiedzieć, martwą w jej domu, w jej mieszkaniu na Świętokrzyskiej. Rodziny jakoś dziwnie nie mogli policja, prokuratura znaleźć, ale my znaleźliśmy i zorganizowaliśmy pogrzeb uroczysty. I nawiązując kontakt z rodziną, przejęliśmy dokumenty, które ona zbierała na temat obozu. Także dysponujemy dokumentacją, która pozwala nam mówić prawdę o tym obozie, a przynajmniej tą częścią prawdy, którą mamy udokumentowaną. Że to nie są bajki, to są autentyczne ofiary, autentyczna machina wojenna na terenie miasta stołecznego Warszawy.
Także zachęcam do poznawania historii. Tu nie chodzi o to, żeby żyć tylko martyrologią, ale dopominać się swoich należnych praw. Każdy chce wiedzieć, gdzie jego bliski ma pochówek. A jak zginął właśnie śmiercią tragiczną, to chce mieć to miejsce upamiętnione. A ginęli w różny sposób. Rozstrzeliwani, wieszani, gazowani. I to nasi rodacy, nasi warszawiacy tutaj ginęli. Nie trzeba było do Oświęcimia jeździć, żeby zginąć. Tutaj na miejscu. Także my jako kolejne pokolenie warszawiaków mamy obowiązek moralny, żeby tych ludzi czcić i wszystko robić, żeby się historia nie powtórzyła. Żeby takich Hitlerów, Himmlerów i innych Żydów nie było przy władzy, którzy będą organizować mord na milionach ludzi. Czy nie będą organizować machiny wojennej, która doprowadzi do takiego ludobójstwa, jakie miało miejsce choćby na terenie Warszawy. Jeśli chodzi o przestępstwo, o zbrodnie ludobójstwa, to nie ma przedawnienia. Dlatego domagamy się odszkodowań. Odszkodowań wojennych za te zbrodnie. Skoro potrafiły inne narody europejskie, a przede wszystkim Żydzi, wyegzekwować olbrzymie pieniądze, dlaczego my, naród, który jest w permanentnym kryzysie, i to nie z własnej winy, bo trzeba powiedzieć, że to, co się stało po 1989 roku z narodem polskim, jeśli chodzi o stronę ekonomiczną, jest to wynik najazdu tych, którzy między innymi finansowali Adolfa Hitlera. Jest to kontynuacja, dlatego taki transparent przygotowałem, z którym często chodzimy, że KL Warszał trwa, że ci, którzy organizowali nam rzeź wtedy w prymitywny sposób, teraz nam organizują obóz koncentracyjny, ale ekonomiczny. Teraz jesteśmy w niewoli ekonomicznej. Żyjemy pod okupacją ekonomiczną. I organizując takie wystawy, staramy się przybliżyć nie tylko historię, ale to, kto jest za to odpowiedzialny. Czyli nie pokazywać tylko skutków, ale mówić o przyczynach. Kto to wszystko organizował? Kto zarobił na tej krwi? I kto nas nadal chce wykrwawiać? Między innymi kultywując tym tradycją powstańczym, obłokańczym, obcym powstaniom masońskim, które nie miały szans powodzenia, żeby wykrwawiać elitę narodową. Ale to znamy ze Starego Testamentu, także odsyłam. Na tyle co do wystawy. Bardzo proszę tutaj kamerzystę, żeby pokazał to, co teraz się dzieje w tamtym kierunku. Bo nawiązując do obchodów 71. rocznicy powstania warszawskiego. Otóż tam zgromadziła się młodzież, z którą akurat miałem okazję jechać. Młodzież. Kapela muzyczna w strojach z epoki, to znaczy z tego okresu międzywojennego, z lat 40., 50., gdzie stylizują się na cwaniaków warszawskich, ale co z tego, kiedy, jeśli byśmy tam podeszli, przyjrzymy się im, nie mają nic wspólnego z kulturą polsko-słowiańską. Nie tylko patrzę pod kątem etnicznym, biologicznym, po krzywych nosach, ale mówię o kulturze, o higienie nawet, bo nie tolerujemy ludzi, którzy mają włosy w postaci strąków, tak zwanych mopów na głowie i którzy próbują nam przedstawiać jakąś kulturę, historię, nas uczyć, śpiewają nasze piosenki, ale to jest obca kultura. Właśnie jechałem z nimi metrem, się przyglądałem, miałem okazję, grupa 6 czy 8 chłopaków czy studentów wyszkolonych muzycznie, bo z gitarami, ze skrzypcami, ale co z tego? Co to ma być? Czy w powstaniu warszawskim ktoś sobie by pozwolił na takie kołtuny? Oczywiście higiena była pod psem, ale każdy, kto wiedział, co to wszawica jest, ścinał włosy jak najkrócej. Natomiast tutaj potrafią sobie z nas chyba kpić ci ludzie, bo ładne piosenki śpiewają o mój rozmarynie, na przykład przed chwilą słyszę, ale co z tego? Jak wyglądają jako aborygeni? Z Jamajki? Nie wiadomo skąd oni, ale to nie jest nasza cywilizacja. Mopów na głowie nie tolerujemy, krótko mówiąc, bo to nie jest nasza kultura. I boimy się wszawicy. Nie wiadomo, co w takich kołtunach ci ludzie noszą. Co więcej, obchody świąt narodowych muszą być godne, a nie jakieś chucpy w stylu żydowskim. Nie. My chcemy, tak jak czci się zmarłych, poległych, bohaterów, to w sposób godny.
a nie w formie jakichś fajerwerków, odpalanych rac, minuty ciszy, czyli minutę czego? Niczego. Bo w naszej tradycji katolickiej to my chociaż się modlimy tę minutę, a nie milczymy. Co to ma być? Minuta ciszy. Skąd to przyszło? To nie jest nasza kultura. Nawiązując jeszcze raz do wczorajszych obchodów, byłem tak zniesmaczony, nie byłem w zeszłym, tak jak zeszłymi latami, zawsze byłem na Starych Powązkach, na wojskowym cmentarzu o godzinie 17 przed główną bramą manifestowałem. W tym roku jestem zmuszony opuścić, nie mogłem wziąć transparentów jak co roku, bo obawiałem się aresztowania, bo już mi to zapowiadali policjanci. Teraz, żeby pojawić się z transparentem w 2-5 osób, 10, niestety nie można, bo wyszły przepisy prawne takie, że od 2 osób jest manifestacja i muszę to zgłaszać, przynajmniej kilka dni wcześniej do Urzędu Miasta, do Wydziału Bezpieczeństwa i na siebie donosić, o której godzinie będę, kto będzie, treść transparentu praktycznie. Czyli gorzej niż w stanie wojennym, bo w stanie wojennym była mowa, że 3 osoby to jest zgromadzenie, a teraz Trybunał Konstytucyjny zatwierdził, że zgromadzenie się liczy od 2 osób. No, kpiny. Czyli małżeństwo to już jest zgromadzenie, tak? Jakby małżonkowie wzięli jakiś transparent, to już podlegają karze sądowej. Może przerwiemy na chwilę i szkołę myślenia będziemy kontynuować.